Nie spodziewałam się, że taka muzyka na żywo, no taka barokowa typowo, tak, będzie tak w odbiorze wspaniała. Przenosi w te czasy rzeczywiście dworskie, barokowe, więc wrażenia super. Dzisiaj no wspaniały koncert, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo się podobał, niesamowite wrażenia takiego zestawu muzycznego. Dostaliśmy to w prezencie od naszego syna, więc to tym bardziej. Taka muzyka, no, którą się na co dzień nie słyszy, prawda? Także bardzo nam się podobało. Dzisiaj mieliśmy okazję wystąpić w ramach festiwalu Organy Plus z zespołem, który specjalnie stworzyłem do tego projektu. Jest to nasz zespół trąbkowy i zespół smyczkowy, gdyż muzykę, którą dzisiaj wykonywaliśmy, pochodzi z świeżo opracowanych archiwów wiedeńskich, gdzie przy współpracy z panem Arne Tielemanem udało się pozyskać sonaty ceremonialne dworu habsburskiego z przełomu XVII i XVIII wieku. Dużym atutem tego koncertu było instrumentarium, bo nieczęsto można spotkać muzykę wykonywaną na korpus trębaczy historycznych i orkiestrę smyczkową. Także było też dosyć duże to logistyczne wyzwanie, no, ale myślę, że zadowolone miny i oklaski osób, które przybyły na dzisiejszy koncert, dają nam ogromną satysfakcję, a świadczą też o tym, że taka muzyka i prezentowanie takiej muzyki też jest potrzebne, a festiwal Organy Plus jest świetnym miejscem do prezentacji takich dzieł.